Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną rundkę z serii, gdzie tłumaczę na żywo swoje posunięcia. Gram na swoim głównym koncie. Moi drodzy widzowie, z góry was przepraszam za pewnie słabą jakość dźwięku. Mam nadzieję, że to nie będzie wam aż tak przeszkadzało. To nie jest na stałe zrządzenie tutaj, no. Taki przypadek, powiedzmy, spowodował, że dzisiaj muszę nagrać odcinek w taki sposób. Mam nadzieję, że troszkę będę chociaż słyszany jako Szpakowski. To też może mieć swój klimat, mam nadzieję, ale najważniejsze tutaj są oczywiście posunięcia, ruchy. Przypomnę, że gram na 10 minut i będę próbował zrobić ranking jak największy. Troszkę obniżyłem próg wykrywania zawodników, dlatego że było bardzo trudno mi znaleźć przeciwników. No i właśnie widzimy, że już jest zadyma. Przeciwnik będzie chciał zbudować centrum. Ja tutaj wyprowadziłem króla na spacer, ale niekoniecznie to może być dobre. O, teraz to może być dobre. Grozi D4, bardzo nieprzyjemne. Ruch C5 jest obowiązkiem, żeby skoczek na E5 miał świetną placówkę. Uważam, że to może być bardzo dobra już pozycja, nawet po ruchu D4. Po prostu wybijam. Hetman to wybije i zagram D6. Co mi zrobisz, przeciwniku? Oj, misklik, moi drodzy! Na 100% misklik! Zbijamy skoczka. No takie są reguły gry w internecie, moi drodzy. Takie są reguły w gry w internecie. Cóż mogę powiedzieć? Zrobię kilka tutaj usunięć. Jeszcze zerknę, jak to wygląda. Czy dobrze, żeśmy się... Tak, dobrze, żeśmy tu się zachowali. Goniec F2, król bije. Skoczek bije na E5. A, przecież tu grozi wzięcie pionka. Co ja w ogóle gadam? E4 to jest dobry ruch. E5. Ale mi się ta pozycja czarnymi bardzo, ale to bardzo podoba. D4, no i tutaj misklik ze strony przeciwnika, niestety. No dobrze, szukam sobie nowego przeciwnika. A w międzyczasie, moi drodzy, tutaj zerknę, analiza to nie. W międzyczasie, moi drodzy, przypominam o szkoleniach szachowych, które organizuję od połowy września dla osób indywidualnych, dla dzieci i dla dorosłych. Zostawię tutaj wam zakładkę, która się wyświetli z tego filmiku, o którym to opowiadam. Zapraszam do zapoznania się. Nie chcę w tym filmie was już tym zamęczać. Zainteresowanych zapraszam do maila. Te szkolenie, tylko przypomnę, że będzie organizowane przez 3 miesiące. Ewentualna kontynuacja rozpocznie się w styczniu. Jest to nowy też projekt, który wprowadzam i chcę sprawdzić efekty moich uczniów oraz troszkę, powiem szczerze, zatęskniłem za takimi szkoleniami. Nie ukrywam, troszkę też dlatego z tego powodu wypalam z tym projektem. Szukam sobie cierpliwie kolejnego przeciwnika. No jak widzicie, poszło to niezwykle szybko i niezwykle niespodziewanie. Sam się tego nie spodziewałem, ale misklik to misklik. Trochę szczęścia się należy. No w ten sposób oczywiście nie chcę wygrywać partii, ale no nic na to nie poradzę. Również miskliki w życiu mi się zdarzały, więc no cóż zrobić? Czekam sobie cierpliwie na przeciwnika. Pamiętajcie, proszę, że można sobie przewinąć tutaj rozdziały. Jest zawodnik 2385, cudownie. Posunięcie E4. No więc może, ostatnio grałem Caro-Kana. Może zagramy obronę francuską. Nie są to moje debiuty, od razu przypominam, ale postaram się tłumaczyć jak najbardziej tylko potrafię. Na razie klasycznie C5, walczymy o centrum. Tu się nic nie dzieje. Ja tu lubię zagrywać na przykład takie posunięcie jak goniec na D7, żeby wprowadzić gońca na B5. Można byłoby też hetmanem na B6 wcześniej zagrać i dlatego też tak zagram, bo chcę wprowadzić tutaj gońca. Od razu mi się to udaje. Oczywiście ten ruch z wyprowadzeniem. Co? C4? To znaczy tak, tu się chyba nic w ogóle nie dzieje. Zbijam zwyczajnie. Wymiana następuje. Oczywiście szach hetmanem. Coś w tym stylu. What? Powiem wam szczerze, nie znam tego kompletnie, ale wydaje mi się, że to jest wszystko normalne. Dobra. Bije, bije. Skoczek tutaj się narzuca i skoczek tu będzie chciał mi dać mata. Aha. Takie buty. To bardzo ciekawe. Dobrze, zastanawiam się, czy taki ruch nie jest dobry. Bo póki co mam pionka więcej. Mogę się tym szczycić. A jak zagram tak, on mi przepcha.
Dobra, zagram tak. Zmiana planów. Jak on mi przepcha, zawsze go podważę przez F6. Taki mam plan. Nie wiem, czy to jest dobre, bo szachy w dzisiejszych czasach są niezwykle dynamiczne. Tutaj zaplanowuję sobie długą roszadę, taką spontaniczną, aczkolwiek to nie może być chyba też najlepsze. Tak czuję w kościach, że może to być nie do końca. O właśnie, wleciał skoczek. Krzysztof, żebyś tylko tutaj nie przesadził. Wyprowadzę sobie skoczka na E7, żeby podważyć D5. Jeżeli będzie przepchanie, to jest taka też prowokacja, to skoczek C6 sobie zaplanowałem. Obrona francuska właśnie jest dosyć trudna, dlatego że trzeba tutaj strategicznie dobrze podchodzić, dobrze też oczywiście taktycznie liczyć wszystko. No właśnie, teraz co będzie, jak ja zrobię tu zagranie? Wszystko do końca się wymieni. Wymieniam. Wszystko do końca się wymieni i goniec na E7 sobie zaplanowałem, żeby nie wlazł mi tu skoczek. Choć pozycja mi się zaczyna mało podobać, mimo wszystko, bo nie mogę sobie zaszaleć, ale zaraz, mogę hetman C6 jeszcze zagrać, spróbować wymienić te hetmany. Trojaczki sobie zrobię, ale skoczek zawsze tego pilka C4 obroni. To może być nie najgorsze. Już król będzie miał opcji zrobienia roszady. Oczywiście taki ruch też istnieje, ale po biciu na B7 mogą być nieprzyjemności, no więc coś w tym stylu nie za bardzo mi się chyba to podoba, więc w ten sposób nie chcemy grać. Poczekam na ruch przeciwnika. No oczywiście, jakaś wieża D1. Istnieje takie posunięcie. I po tym ruchu hetman C6. No tak, to ma C6. Jeszcze goniec G5 jest ciekawy ze strony przeciwnika. Od razu zagrałbym tak. On może zbić tu. No właśnie. Tak. Bo wymiana hetmanów będzie super przy takim gońcu. Bo już król wtedy może być w centrum. Ale tak. B5. Hetman odejdzie tutaj? Nie, bo C4. Prowokacje. Ale nie, no hetman C6 trzeba, żeby przytrzymać skoczka. I teraz po prostu będę miał opcję, żeby zrobić po prostu roszadę. To znaczy tak, będę mógł zbić tu, on odbije i ja po prostu zrobię roszadę. I będzie normalna gra na równym drewnie. Jeszcze się zastanawiam nad tym, że jak zagra tutaj, ale to nie będzie problem, bo wymienię hetmany, skoczek B6 i gra gitara. I będzie można nawet wieżę wprowadzić. Z pionkiem więcej wtedy zostaniemy. Tak, jak zostaniemy, to my, a jak przegrywamy, to ja. Oczywiście pół żartem, pół serio, moi drodzy. Zbliżamy się do bardzo ciekawego też rankingu 2500. Ciekawe, czy w ogóle to nastąpi. No fajnie byłoby później pograć z arcymistrzami tym tempem. To będzie niezwykle trudne. Znaczy, niezwykle trudne będzie spotkać takiego zawodnika. No bo tutaj te progi obniżyłem o 100 oczek. Zwykle tego nie robię, dlatego że, ale właśnie, ten ranking mi troszeczkę jeszcze szybko rośnie. Tego nie robię, nie obniżam sobie progów wyszukiwania przeciwników, bo chcę grać z bardzo dobrymi, jak najlepszymi przeciwnikami rankingowo. Zawsze w ten sposób grałem, no ale tutaj nie mam troszkę wyjścia, bo ciężko o oponenta. Moi drodzy, czekamy cierpliwie. Wydaje mi się, że moja pozycja jest atrakcyjna, nie najgorsza. Z uwagi na to, że może on nawet wybić, to też jest kuszące, bo te trojaczki potem będą całkiem nieprzyjemne. Tylko że on zagra wieżą, a ja będę miał taką opcję jeszcze. I wzięcie tu. A powiedzmy, on wymieni, ja wymienię, on zbije mi tu, ja zbiję, on wtedy wieżą, ja wtedy tak, i on wtedy skoczkiem. A, wybił jednak. No dobrze, skoro wybił, aha, tutaj. Tutaj, jak roszada, to E6 jeszcze jest taki ruch. Ale skoczek E5. Tutaj i będzie groził mat. Tak. Dobra, to się będzie zgadzało. Bijemy. I roszada. Bo grożę wzięciem tego pionka. Oczywiście on może zagrać też F4. I przejść skoczkiem tędy. No jest taka opcja. Liczę na to, że jednak zagra E6. Troszkę będzie chciał skomplikować. Choć on chyba też będzie tutaj trochę napierał. No już się powiedziało, a no to trudno. Zagrałem w ten sposób, tak już musi zostać. W sumie można było też spróbować zagrać ten ruch. Dobra, jest F4.
Jest F4. Myślę nad tym posunięciem mimo wszystko, żeby jednak troszeczkę szybciej tutaj zagrać. Tego hetmana odpędzić. Hetman B3 to C4 z tempem i będzie stało świetnie. Dlatego hetman pewnie gdzieś odejdzie w postaci może nawet B4. Wtedy wprowadzę wieżę. No mamy już taką końcówkę troszkę, więc myślę, że z debiutu, nie wiem jak, ciężko mi ocenić na pierwszy rzut oka, jak to z debiutu wyszło. Znaczy teraz może jest względnie równo, względnie, powtarzam, niekoniecznie tak musi być, ale C4 jest, aha, mat grozi, Krzysztof, grozi mat. No to G6, co? Ojej, tu będą niebezpieczne rzeczy, a może F4 w ogóle? Pionek będzie wolny. Zaraz, a tu nie mogę, bo skoczek wisi. Ojej, 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 Krzysztof, ale się porobiły dziury. W ogóle, kurczę, o co chodzi? Tu hetman. Będę musiał grać tak, tak. Czy ja już mam przegraną pozycję? Moment, czy ja mogę teraz tak zagrać? No bo co, tutaj? Ojej, ten skoczek. Chwila, może tą wieżą, bo jak mi zagra teraz tutaj, to mam taką opcję, ale to jest strasznie niebezpiecznie po F4. Wieża AD8. Moi drodzy, ja mam chyba przegraną pozycję. Nie widzę, jak się zachować po hetman H3 cały czas. Co nastąpi? No właśnie, nastąpiło. Tu? Jeszcze jest E6. No H5 muszę, tu się nie ma nad czym zastanawiać. On albo G4, albo zagra E6. I tu jest bardzo ciężko. Dokładnie, bo nie mam skoczek E5, nie bronię tutaj. A tutaj ruch grozi jeszcze. Ojejku, ta wieża AD8, ale strasznie to przeoczyłem niestety. Jeszcze F6. To mi zagra tu, zbije tu, tu, tu. A jakieś wyjście mam. Gram po prostu tak. Znaczy F6 gram, on zagra po prostu tutaj. No właśnie. Muszę zbić, zbije mi wieżę. To chyba najmniejszy ból w tej pozycji, ale to jest przegrana. Kompletnie. Będzie boleć. Minus 43 oczka. Dobrze, zasłużyłem. Dlatego, że za szybko chyba zagrałem. No i teraz królem muszę... Ojejku, nie mogę skoczkiem, bo tu wisi wieża. Nie mogę wieżą, bo tracę. Muszę zbić królem, on odbije i cały czas mam bardzo złą pozycję. Ale to bardzo złą pozycję mam, moi drodzy. A tu jeszcze może szach być, ale to już chyba bez większego znaczenia. Jestem tutaj powiązany strasznie. Nie mogę się od tego za bardzo uwolnić, niestety. Zdwojenie. Aha, przepraszam, wymiana hetmanów. Okej. Okay. Wymiana hetmanów spowoduje, że przegram jeszcze szybciej, więc gram tak. Bronić przy okazji tutaj ruchu. Może jakimś cudem tak się uda zagrać, ale to wtedy tutaj zbicie z szachem. Nie, to jest kompletny ból. Tak, jeszcze się zastanawiam, to będzie ratunek jakikolwiek. No tak, bo jak zagra tu wieżą, to skoczek E5. Jak zagra tak, to tu, ale on mi zbije tu. No z tych związań ja się nie uwolnię. Z tego nie ma ucieczki. Kompletnie. Tutaj mój przeciwnik jakby miał minutę na zegarze. Co? Aha, zagram tutaj, oto on zagra tak. Bicie, bicie. Odchodzę, tracę wieżę. A teraz mam taki ruch. Zszedłem z tego paskudnego związania. To jest cud. Tylko, że... Właśnie. Tylko, że... On będzie chciał i tak zagrać tutaj. Wymienić mi hetmany. Jak to zrobi, to już jest po ptokach. Ale dał mi jakiekolwiek tutaj nadzieję jeszcze na życie. Ale to jest bardzo już niebezpiecznie. Ewentualnie jeszcze po takim ruchu mam wieżę E7. Co zagrać muszę z automatu. Bo już skoczek się może uwolnić. On mi może oczywiście wziąć pionka. Tak by chyba wypadało. Mój skoczek niestety nie ma tutaj dobrych widoków. C4. Taki ruch mi się narzuca, dlatego że jak zagram tak,
to będę jeszcze bronił pionka i może gdzieś tam się zahaczę jakimś cudem na cokolwiek. Jeszcze, no tak, on po prostu próbuje wymienić hetmany, co jest raczej najprostszą drogą do zwycięstwa. Tutaj, tutaj, tutaj. No i nie widzę nic sensownego. Tak, to mi powiąże wszystko. Chociaż moment, jak zbije, zbije i zagra tak, cokolwiek to mi nie powiąże aż tak. Ale to są marzenia ściętej głowy tutaj w tej pozycji. Niestety jest tutaj bardzo ciężko, ale dobra, wybiję i zagram tu. Może się nabierze na pułapkę. Aj, może tak zagrać. Bo jak zagram tu, to tak. Moi drodzy, jak zagra wieża E2, to jest koniec. Niestety kolejny raz nie zauważyłem, że on ma król F2. Oczywiście może się tego przestraszyć na pierwszy rzut oka, ale jak doliczę, to zagra wieża E2. Wieża E2 kończy partię, bo muszę tak zagrać wtedy. Tak, wymienić i mój skoczek co? Tutaj. Przegrana. Nie mam żadnych szans. Nie zagrał tak, słuchajcie. Nie zagrał tak. Nie zagrał. Mam więcej szczęścia niż rozumu. Teraz grożę matem. Ciekawe, czy on to widzi. A jak nie widzi, to zagram tak i grożę widełkami. Jejku, jak ja tej partii nie przegram, to ja nie wiem, co ja zrobię, słuchajcie. To jest twardy. Aj, ładnie odszedł. Ładnie odszedł, moi drodzy. Ładnie odszedł. I niestety ja w sumie też nie mogę nic zrobić. Aj, 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 co za partia. Tutaj, no nie, ten pionek jest strasznie niedobry. Niedobry pionek. Ale może jeszcze tu jakaś nadzieja? No tak, trzeba próbować aktywności w coś w tym stylu. I tutaj coś trzeba próbować. Oczywiście dostanę szacha, ucieknę, on mi weźmie pionka. Wyjścia nie ma. Oczywiście celuję sobie w pionka B2. Najlepiej to by, jakby tego pionka nie było, to bym sobie uciekł królem tutaj, ale no niestety. Jeszcze jest nadzieja taka, że on ma mało czasu, ale to może być niezwykle trudne, żeby to wykorzystać, chyba że on się zamyśli. Skoczek E3 na pewno będzie musiał na to uważać i on to na pewno musi jeszcze rozważać. To nie jest też może do końca dla niego aż tak oczywiste. Król F8. Ok, no i skoczek na E3. Pilnuję tu. Aha, dobra. No widzę, widzę, widzę. Szacha dam, bo król H1 musi i tutaj. Bo teraz jak on zagra tu, to ja mam wieża B3. A nie, mogę też uciec tu i grozić jakimiś tam. Aha, tutaj mogę grozić. No faktycznie. Dobrze, bo król nie jest na związaniu. Chyba że da mi szacha, to pójdę tędy. Tu coraz bliżej. Pionek uciekający jest nieprzyjemny. Ale jak on to dostrzeże i zacznie nim zasuwać szybko, to będzie problem. Tak, 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 tak i mat na H2. No, niestety, 1, 2, 3, 4, 5, za mało, za dużo ruchów. Za dużo ruchów. Co? To mnie trochę zaskoczył. Może on już się boi i będzie chciał tutaj wymieniać. Jeżeli tak się stanie, to co? Ja muszę zagrać tu i cieszyć się remisem. Zagram tak. Oczywiście remis dla mnie tutaj jest w ogóle zbawieniem. Okej. Ale to ja biorę pionka. Nie zawaham się tego użyć. Czy ja tu dostałem jakąś szansę? A, co z moim królem teraz? Mój król ma problem. Mój król ma problem. Co? Skoczek. Wieża tu. No wieża tu powiedzmy, żeby mieć opcję C3, C2. O, właśnie. Właśnie, o to chodzi. Bo jak zagra tak. Dobra, co on tutaj mi chce zrobić? Chce mi wziąć pionkę. Jak pójdę tu, on mi weźmie tego. Pójdę tu, da mi szacha. Potem tu zagra i będę miał problem. Muszę chyba zejść tak. Muszę zejść tak. On będzie mógł też tak zagrać? Aha. Będzie dawał mi szacha. Dobra, uciekam. A w ten sposób. Dobra. Tak w ogóle jeszcze mogę chyba. No ale muszę tutaj. Muszę tutaj.
No dobrze, 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 dobrze. Czas robi też swoje. Pionek ucieka. Pytanie, jak grać dalej, bo ten pionek, jak go wykorzystać? Tak i tak może. Nie widzę tutaj jakichś racjonalnych posunięć dla mnie, sensownych, ale żeby zrobić tak, żeby jak najbardziej mu zaszkodzić jeszcze. Jeszcze go podstraszyć, że tak powiem. Tutaj. On już tam obmyśla jakieś plany. Tu, tutaj. Nic to nie daje. Skoczek tu. Bicie to bym wziął tego. Nie byłoby tak źle. Dobra, spróbuję szczęścia grając tu skoczkiem. On ma 30 sekund. O, jednak wziął. To ja mam szansę wziąć tego pionka. I zawsze skoczek schowa króla. No nie, nie zawsze. Jak widać, tutaj i to mam problem. Okej. A jak dam szacha, on tu. Ja tak. Jakie strachy na lachy, co? A tutaj, to tutaj dostanę szacha. No właśnie. Spróbujemy postraszyć. Jakiś szach. Zawsze król to tu. Jakiś kolejny szach. Straszymy. Ok. I teraz muszę zagrać niestety tutaj, bo muszę bronić skoczka. Dobra. Tutaj to nie, tutaj bliżej. Szach tutaj, żeby mata nie było. Jakaś zasłona, jakiś jeden szach jeszcze, zawsze to trochę sekund. I tak, żeby mata nie było. Pobił. Ok, straszymy. Straszymy. Pełna zgoda. Będzie chciał mnie tutaj wykorzystać to i króla podmęczyć, niestety. Muszę tak, mata jeszcze nie ma, ale w następnym ruchu już może być. Oj, muszę tak, no to już kilka sekund. Tutaj mat będzie. Może nie. A tutaj będzie mat, niestety. Może tak? Jeszcze jakiś cud nad Wisłą. Tu to mat. O rety. Aj, dostanę mata tutaj. Zdążył. 4 sekundy, moi drodzy. 4,5 sekundy. No dobra, może rewanż. Może rewanż, mój drogi przyjacielu. Może rewanż. No, było blisko, było blisko. Dużo błędów. Obrona francuska. Nie mój debiut. Dobra, rewanż zaproponowany, ale też szukam sobie nowej partii w takim razie. Może w trakcie, tutaj zobaczę też analizę od początku, jak to wyglądało. Gdzie tu były grube błędy? No tak, tutaj były błędy. D4, goniec bije, tutaj dobrze, bicie, bicie, D5. Jak tu trzeba się zachować? Hetman B3? Poważnie? Aha, tutaj można było zbić i skoczkiem po prostu z tempem próbować grać. Też ciekawie. Tak. Tutaj. No długa roszada. Brak konsekwencji, Krzysztof. To dokładnie właśnie we francuskiej trzeba liczyć coś w tym stylu, bo mi się tak właśnie wydawało, że zagram tutaj i będzie świetnie, ale to niestety. Niestety to nie takie łatwe. Bicie, bicie, ale to nie było tak źle. Goniec E7, goniec G5. Dobrze to wygląda. U niego. Bicie. Właśnie, zabrakło chyba jakiegoś hetman E6. Ale bicie też komputer pokazuje, co ciekawe. Ruszada? F4, dobre chyba. Dlaczego nie zagrałem H6? Niech mi ktoś wyjaśni. Ale ja naprawdę o H6 myślałem, tylko... Dlaczego nie H6? Skoczek odchodzi, gramy dalej, nie?
B5, król, C4, normalna gra. Mimo, że skoczek tutaj groźnie wygląda, ale groźniej wygląda na G5. Właśnie tutaj błąd. Hetman D3 świetnie się zachowuje. G6 i w top. Wieża tu i w topa. Ja czułem, że jest przegrana. On jeszcze w ogóle tak troszkę jakby hobby zagrał. Ojejku, tu jeszcze ta figura wchodzi do gry. Wiecie, dlaczego nie gram francuskiej? Ta partia oczywiście to obrazuje, moi drodzy. Dlaczego nie gram francuskiej? No tu miałem już kompletną wtopę. Ciekawy jestem, czy miałem jakiś mat w 10 w ogóle. Mogłem przegrać w 10 ruchach. Ale już nie będę nawet ich patrzył. Tutaj, tutaj. I oczywiście tu jest też element jakiś, żeby wykorzystać to. Wieża E2 wygrywała, tak jak mówiłem. Bo jak tu, to król F2 i koniec partii. Jeszcze szybciej można było przegrać. Tutaj wieża się uwróciła, tu jakieś czary mary, ale cały czas białe mają super grę. Wieża B1 od razu, tędy. Aj! Ojejku. No tak, wieża B1 i mat nieuchronny na B8. Gość nie widział. Ja też zresztą nie. Wieża A3, tutaj jeszcze powiedzmy jakieś życie jest. Skoczek D5? Co to znaczy? A tutaj komputer potrafi się chyba tylko bronić. Wrzuci taki ruch do głowy, jak skoczek D5 by nie przyszedł. C3 każą grać aktywnie. Aj, Krzysztof. No właśnie, widzicie? Właśnie o to chodzi. Grać aktywnie. C3, C2. Cenna nauka. Oj, cenna nauka. Tylko tak. Aktywna obrona. A tutaj się robi już obrona pasywna. Tutaj nie dał się złapać na widełeczki. Kontrolował sytuację. Dokładnie. Mamy przeciwnika. 2406. Super. Mistrz międzynarodowy. No to co? Lecimy z D4. Tam już tą analizę w sumie też można uznać za zakończoną. Mamy D5, mamy E6, mamy skoczkę na C3, skoczka na F3. No i świetnie. Zastanawiam się nad... O, super. Będziemy grać jak Akiba Rubinstein. Bijemy na D5. To nie będziemy grać jak Akiba Rubinstein. Te warianty trzeba znać. Ja do końca ich nie znam. Wiem, że hetmanem się bije. To się uzyskuje jakąś tam przeważkę, coś tam. Ale zbije skoczkiem. Zbije skoczkiem. Okej. E4 chyba też jest takie posunięcie. Tutaj chodzi o to, żeby te figury szybko rozwinąć. Jakiś goniec G5 zagrać. Zrobić roszadę. Dokładnie. Goniec G5. A ja lubię sobie zagrać na spokojnie. Zagram tak. I zrobimy roszadę. Tak. I goniec E3. Bo jeżeli E5, to skoczek F5. I odbiję tutaj. Te spadki rankingowe i nadwyżki po zwycięstwach wynikają z tego, że dawno po prostu trzeba rozegrać chyba ileś tam partii, żeby to się bardzo wyrównało. No ale zasłużona porażka. No i z tego też trzeba się cieszyć i wyciągnąć wnioski. Także widzicie, no zagrałem debiut, którego kompletnie nie ogarniam. Znaczy kompletnie to może nie, ale francuska no mi nie leży niestety. No jest to debiut dobry. Dobra, to jest bardzo dobra obrona, ale trzeba nieźle się w niej odnajdywać. Tutaj hetman D2, żeby przypilnować gońca. Goniec A4? Tak szybko zagrałeś, drogi przyjacielu? Ciekawe. Zastanawiające. Oczywiście to nie pozwala zagrać wieży. Ja doskonale sobie z tego zdaję sprawę. Co nie znaczy, że nie mogę na przykład wieża B1, żeby tutaj celować w tę stronę. Czemu nie? Jak taki ruch, to skoczek na F5 cały czas mogę zagrać. Mogę też próbować coś w tym stylu. Może skoczkiem nawet tak. Dlaczego by nie? Po wymianie hetmanów sobie będziemy grać figurowo. E5? Naprawdę? Bardzo chętnie. Wymiana? Super. Albo ja coś źle oceniam, albo przeciwnik coś źle ocenia. No dobra, mogę zagrać tu, on F6. Dam szacha wtrąconego. Król tu. Będę musiał odejść gońcem.
Mogę też tak w sumie przejść i tędy. Szach tutaj jest. O, szach jest ciekawy. Król. Tutaj? I tu? To może być ciekawe. Skoczek E7, skoczek D5. Skoczek E7. No właśnie, zabrakło wyprowadzenia figury ze strony przeciwnika. Jestem przekonany. Skoczek powinien wyjść od razu. Pilnować pewnych tutaj pól w postaci pola E7. No i skoczek D5 zasłaniam. Grożę zbiciem. Bardzo nieprzyjemnym. Bardzo. A jeżeli tu, to ja sobie wezmę pionka. Dlaczego nie? Oczywiście wyprowadzenie figury było bardzo ważne. Możliwe, że teraz to może nastąpić, ale wtedy trzask, trzask i para gońców mi zostaje. I wszyscy są zadowoleni. Poczekajcie, goniec C2 nie dostrzegłem. Tutaj, ale może to nie będzie też takie złe, jak się okazuje. Tu, dobra, bo będę bronił gońca. On weźmie pionka. Ja mu trzasnę parę gońców. Po prostu goniec E3 z opcją taką. Albo po prostu z opcją taką, no, parę gońców po prostu. Jeżeli wieża A3, bo taki ruch też dostrzegam, to wieża C1, C1, tutaj C1, czyli wieża A3, wieża C1. A ja w ogóle gram z mistrzem międzynarodowym. Oj, tutaj jakiś TikTok się szykuje, widzę. Wieża C1, okej, okay, obronię. Będę groził biciem, a potem takim fajnym zagraniem goniec C5, coś w tym stylu. Skoczek D7 może być ciekawe. Bo obronienie tego pionka może być dla niego na plus. Goniec E4 już troszeczkę się rozszalał, bo zrobił się dłuższy, jeżeli wziął mi tego pionka D4. Właśnie. I to jest to. Skoczek D7 rozważam. Ja na jego miejscu bym tak zagrał. W ogóle zerknę od razu. Jaki ranking ma gościu? Ranking na jakieś 3 minuty. Szybkie. Czy on gra na 3 minuty? Co tutaj nie widać na 3 minuty, albo nie umiem szukać. Dobra, nieistotne w sumie. Gramy na 10 minut. No i teraz on rozważa na pewno takie zagranie. Jestem przekonany. Ale ja mogę też rozważać taki ruch, wieża D1 wtedy. I nacisnąć tutaj na to. I to też może być nieprzyjemne, bo jak nawet jak skoczek zagra tu na C5, zagra, to ja gram tak od razu. Bo tak, myślę, że to jest dobry ruch. Wymiana jednej wieży będzie dla mnie ok. Bo wtedy trudniej będzie mu zaatakować mojego króla, jeżeli na przykład zagram F3, podejdę królem, będzie trudniej mu wieżami mnie atakować. Jedną wieżą, to on tam sobie może zrobić cokolwiek. Dobrze, ale chwila, 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 czy ja teraz takiego ruchu nie mam? Czy ja tak muszę zagrać? To są te pytania. Może F3 w sumie. Nie wiem. Zastanawiam się cały czas. No tak, on tutaj tą formację swoją ustabilizował. Zagram tu. Tu. F3 mi się podoba. F3 mi się podoba z tego względu, że po prostu król zagra na F2. Jakoś ogranicza tego gońca. On nie strzela mi w G2. Po prostu król zawsze będzie bliżej. To myślę, że to jest dobry pomysł. Jeżeli nawet tak zagra, to wieża C1 też wchodzi w grę, bo zawsze mogę potem na przykład tak zagrać. Coś w tym stylu. Może znowu zaczynam przeceniać swoją pozycję. Pionek więcej po stronie czarnych ma na pewno znaczenie. Jednakże co to przeszkadza aż tak mocno przy parze gońców? Jest też struktura bardzo nadszarpana. To jest istotne. Ale tak, nie wszystko dostrzegłem w tej pozycji tak od razu. To się przyznaje bez bicia. G6. Czy to jest ruch wyczekujący? No to wygląda. A tak, to tu. Może jakieś H4?
Może H4, to jest takie zawsze zaczepki w postaci, żeby H5 zagrał. Aha, czyli tutaj zaczepek nie będzie. Ok, rozumiem. Tak. W takim razie zagram tu. Zagram tu. Obronię pionka. Skoczek jak zagra, to wymienię wieżę i będę miał opcję taką. I może taką opcję też. Król E7, ale król E7 będzie stał dobrze. Ale zawsze to zajęcie kilku tam pól w obozie przeciwnika. Jeszcze wieża A4. Jest opcja. Tu, 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 tu. No nie, tak nie mogę grać. Taki ruch mnie jeszcze zastanawia, czy taki. Król do centrum. Król do centrum też. No, on też musi jakieś ruchy wykonać. To też można zagrać troszeczkę na wyczekanie. To znaczy, tak ja zagrywam teraz. Dokładnie. Może G4 nawet. Nie chciałbym za bardzo grać G4. Coś takiego może, ale nie, nie zagram końcem na A3. Wieża D2. Wzmocnimy bardziej punkt A2. Też wyczekująco troszkę. Potraktuję sobie przeciwnika. Wieża A4 i tam mi celujesz jeszcze. Tego nie przewidziałem, ale. Co nie znaczy, że nie mogę zagrać wieża B4. Bicie, bicie, wyprostuje mi pionki. Skoczek tu wprawdzie nie wejdzie, to dobrze. Zagra tak, ale będę latał bez pionka. Ale goniec będzie bardzo silny, jak zagra potem B5. Ma ruch wyczekujący. To właśnie tak poprawiający może nieco pozycję, unikających pewnych komplikacji. Tak bym to raczej rozważał. A, moi drodzy, przepraszam, wybaczcie, nie widzicie pewnie ruchów. Już troszeczkę tutaj poprawiam stelkę. Delikatnie. Ok. Skoczek C5, czyli co? Tu, tu i tu? Mogę tak. I to zrobię. I tu. I ok. Odzyskałem pionka. Wiem, że tu mi celujesz. Widzę. Tu muszę zagrać. No widzę. No ale co teraz? Teraz. Tak. Teraz tu. Tu. Tak. C4. Ciebie. Okej. Okay. A tak nie mogę od razu. Aha, bo tu mi wejdziesz. Dobra. Goniec E2. Koniec E2, wracamy. Pilnujemy. Aha, po tego pionka idziesz w sumie. Dobra. Bardzo możliwe, że ten pionek jest nieistotny. On będzie tracił czas na to, jak zagrał tu. Grozi tak. Ale bicie i co grozi? W sumie nic. Skoczka nie złapie. Tak. Tak. To bez sensu. Tu to nie chcę. To tak mam grać? Nie. Naprawdę? Tutaj będzie atak tego pionka i to będzie dla niego dobre? Wydaje mi się, że to trzeba grać. Tutaj zagra wtedy. Będzie problem z tym. No będzie problem. C4 też za wiele nie daje. Chociaż C4, on weźmie tego pionka, ja zagram tu i grozi tak. Ta wieża nie będzie miała tutaj ucieczki. C4. Przekonuje mnie ta myśl bardzo szybko. Bo jeżeli weźmie tutaj, to ja gram tak. I potem G3. I będę łapał wieżę. A C4 nie pozwala przeciwnikowi też na B5 ewentualne. Może mieć to sens. Tylko, że wieża A2 jest ciekawe. Wtedy może w ogóle A3. On wieża A1, przepraszam, jest ciekawe. Tu zagrałeś. Mam szacha i mogę też tak zagrać.
wymienić wieżę. Tak też spróbuję zrobić. Oczywiście skoczek puszczam tutaj skoczka. Zawsze mogę oczywiście też wrócić tą wieżą się zastanowić, ale jeden szach, wymiana tej wieży, czy to jest... Moi drodzy, jeszcze inaczej zagrałem. Mogłem tak zagrać. Wrócić. Wrócę. Wrócę, bo mam koncepcję goniec F1 przecież. Tu wieżę zamknę. G3 i tu. A jak szach, to tu i tu. Może powtórzę ruch królem. Wtedy zamknę tę wieżę. On skoczkiem zagra. Ok. Tak i tak będę groził. Zmienił koncepcję. Zauważył. No skubaniutki zauważył. Zauważył jednak, że tutaj miałem niecne plany. Szkoda. Szkoda, że tak późno. Chyba A3 muszę zagrać. Chyba A3. No wieża A2 to jest raczej naturalne posunięcie. Co tutaj będziemy się tak szachować wiecznie. Raczej tak. No raczej wieża A2. Nieprzyjemny ruch wieża A2. Bo mi od razu się wtedy w głowie narzuca to, żeby tym gońcem uciekać. Więc będę musiał zejść królem. Aha, bo może też być tak, że tu znowu szach i tu. Okej, jest koncepcja rozwiązania się z tego układu. Skoczek będzie celował w to miejsce. Zrozumiałem, szeryfie. Idziemy na ostro, moi drodzy. Idziemy po G4. Chcę wyrobić pionka. Tutaj chyba nie ma na co czekać. Tutaj nawet wybiję i zagram. Teraz to tak zagram. Wyrobię sobie wolniaka. Jeżeli tak, to tak. Dalej pionek będzie szedł? To tak. No będzie niezła zadyma za chwilę. W ogóle wieża H3 to goniec na B6. Coś takiego istnieje. Muszę tu. Muszę uwolnić tego gońca oczywiście. Pionek wolny. Mam nadzieję, że będzie robił karierę. Może być niebezpieczny. Może być bardzo niebezpieczny. Tak. Bo już teraz goniec broni tylko pionka. Jak tak, to tak mogę. W ogóle tak mogę chyba zagrać. Ale nie wiem, czy chcę. Tutaj skoczek raczej powinien wlecieć. O nie. Co ja zagrałem? O nie, co ja zagrałem? Skoczek na E4 grozi jeszcze. Podstawiłem jeszcze, podstawiłem, podstawiłem. Jeszcze chwileczkę. Podstawiłem to, moi drodzy. Straszny babol. Znowu na samym końcu wpadam w coś takiego, że nie powinno to się zdarzyć. No nie powinno się to zdarzyć. Co tutaj? A tutaj jeszcze mam ruch przecież. Okej. Okay. Bo jak bicie to... Nie, okej. Okay. Nie, okej. Tak. Bo jak szach, to król G2. Czy ja znalazłem tutaj ucieczkę? Znalazłem. Tylko, że oczywiście stracę na tym mimo wszystko. Ale przynajmniej nie stracę figury. Okej. Okay. Przynajmniej nie stracę figury. No szach to jest, to ja wiem. Ta wieża moja musi gdzieś uciekać, jakieś dalekie miejsce. Aha, szach nastąpi, muszę coś takiego grać. Wieża broni trójki, bronimy się niestety rozpaczliwie. Goniec za wiele też nie ma do odpowiedzenia. Właśnie. Idę z drugiej strony, żeby mieć aktywną wieżę w miarę. Okej, okay, goniec tutaj coś może popilnować. F3 groźne. No i co? Idę tak, żeby mieć jakieś koncepcje tutaj królem. Czasu mało. Partia jest... Co? Ha, tu to ma szacha. Tutaj też. A co? Może tak trzeba zagrać? Tak. Tu nie, no przegrana wtedy. Kurczę, muszę z powrotem. Bez sensu.
No niestety, sytuacja jest opłakana. Sytuacja jest opłakana, bo jak wierzą, nie będę pilnował F3, to lipa. Z powrotem. Nie widzę innej drogi, niestety. Tu grożą widełki cały czas. Ta wieża stoi feralnie. No co, tak, dobra, ale tędy będę mógł szachować. No F3 idzie bardzo niebezpieczne, będę mógł coś poszachować, ale to... Znowu 30 sekund mu starczy. Znowu 30 sekund mu starczy. Cóż ja tutaj, biedny żuczek, mogę zrobić? No niestety, no. W miejscu stoję. Mat. A, nie zauważyłem. Okej. Okay. To by i tak nic nie zmieniło, moi drodzy. To i tak by nic nie zmieniło. No niestety, bardzo dużo oczek straconych, ale to tak zwykle jest. Zerknę sobie teraz szybko na analizę. Jak to wyglądało? Podobała mi się gra. Nie wiem jak wam. Mam nadzieję, że proszę z tego nauczycie, bo... fatalnie. Ostatnio spadek formy jakiś czuję. No i co? Tutaj, tak. To mówiłem. Goniec, szach, tu. Król F8 ewentualny. Goniec C1 i gramy sobie tędy aktywnie. I trzy figury by fajnie sobie pograły. No tak, mam nauczkę. Szach mi się bardzo podobał, bo stwierdziłem... No ale nie widziałem końca C2. No właśnie, to był ten problem. Bicie, bicie. Tutaj. Koczek D7 dobrze zagrał. Tak. F3, no, na moją plankę więcej, to widać gołym okiem. I tu trzeba było grać. No tak. Aha, można było też tam zbić, ale to myślę, że większego znaczenia nie miało. Tu zagrałem źle. Mi się wydaje C4, tak. Goniec F1. Po gońcu F1, jakbym zagrał. Wydaje mi się, że miałbym takie praktyczne, fajne szanse. On by musiał bardzo dokładnie grać. Zobaczcie, komputer pokazuje tutaj E4, ale to już bym czuł się bardzo dobrze. Goniec C7 zamknąłbym mu wieżę i byłoby świetnie. Dopiero po ruchu to sobie wymyśliłem, ale on już zmienił koncepcję. G4, to tylko moje złe tutaj zagranie. F4 trzeba było. No ale zbyt ambitnie zawsze myślę o tych pozycjach. Twoich. Goniec F3 od razu. Ojejku. To komputer tylko umie takie rzeczy liczyć. No tutaj zagrana. Niestety. D3 to tak by zagrał. Jeszcze szybciej by wygrał. No tutaj niestety nie miałem nic do powiedzenia. No i podstawiłem mata. W jednym ruchu, ale to i tak nie ma znaczenia, bo piorek jest za szybki. Moi drodzy, dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia, trzymajcie się.